Oranki, hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika sobczak waliś. Łyżwy dla Franusia są śliczne, metalowo, drajna. Gra dla Krzysia jest dla Zosi słówka francuskie z księgarni Grabowskiego ostatnio przyłapałam ją na niewiedzy. Dla najmłodszych, Dyzia i Maciusia, pierniki i lukry od Lustiga. Dla Rejentowej, patera w stylu pompejańskim, wprost od samego Luigi Consortiniego z Florencji, który otworzył na krótki czas przy Mariańskiej swój magazyn. Jeszcze tylko dla Rejenta muszę wymyślić jakiś podarek. Przejrzę ogłoszenia w kaliszaninie to na pewno coś mi wpadnie w oko. O, może coś z wyrobów tabacznych. Jakieś Karmanyje, albo Amazonki, albo wiem, tom wspomnień z podróży Teodora Triplina. Widziałam w naszych księgarniach. No, teraz to wszystko tylko zapakować i właściwie jestem gotowa. Mogę sobie zatem zrobić herbatkę i poczytać kaliszanina. A, Fibiger namawia mnie usilnie na kupno fortepianu, a kiedy mu powiedziała. Że mało mam miejsca. No bo co to te trzy liche pokoje? To zaproponował mi pianino. Ten człowiek ma żyłkę do handlu i byle czym się nie da zbyć, na wszystko ma odpowiedź. O, może w tym tkwi właśnie tajemnica jego sukcesu. Trzeba przyznać, że interes idzie mu świetnie, a jego instrumenty oznaczają się pięknym, melodyjnym tonem, czego dowody słyszymy na koncertach. Mm. Dostałam zaproszenie do znajomych, u których gości architekt Juliusz Świecianowski. Nawet Kaliszanin o tym fakcie dziś wspomina o tym, że gości nie, że dostałam zaproszenie. A więc Świecianowski jest wychowańcem Gimnazjum Kaliskiego i byłej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie od kilku lat mieszka w Berlinie, gdzie wydaje broszury dotyczące swojego odkrycia. Niemiecki nigdy nie był moją mocną stroną, więc nic z nich nie rozumiem, ale z tego co się zdążyłam zorientować, to w świecie naukowym jest znany i doceniany, tak w Petersburgu, jak i w Paryżu. Mam nadzieję, że spotkanie z tym młodym człowiekiem, bo liczącym mnie spełna 50 lat, dostarczy mi wielu, wielu wrażeń. Hmm. Nie to, co środowy wieczorek muzykalny, który zapewne z przyczyn niepogody zgromadził tak małą liczbę słuchaczy, iż urządzający go Drobniewski uznał ostatecznie za stosowne nie fatygować artystów i przeprosić publiczność, zapraszając ją na następną środę. Tyle mojego, że w drodze powrotnej do domu mogłam wreszcie na własne oczy zobaczyć tę wystawę sklepową Fingerhuta i Lubelskiego, urządzoną z wielkim szykiem i w prawdziwie wielkomiejskim stylu. Francja, Włochy, Szwajcaria, ba, nawet Chiny i Japonia zaprezentowały tam swoje najlepsze produkty. Nic więc dziwnego, że od rana do wieczora gawieć gapi się w szybę, przeliczając, ileby za ten czy inny rarytas można kupić chleba. <laughs> Oj, podobnież pan Karol Niczner, kapelmistrz pułku huzarów, szykuje na niedzielę jakąś niespodziankę. Mm. Dlatego co zdradza dziś redakcja, to zamierza wprowadzić do programu swoich niedzielnych koncertów nowy dział solowych utworów. Cudowna to, wprost wiadomość bo Boniczner słynie ze swej pięknej i artystycznej gry na trąbce. O, piszą dziś, że te same osoby co i w zeszłym roku, powodowane szlachetnym uczuciem miłości bliźniego, otoczyły czynną opieką ochronkę dla ubogich dziadek zostającą pod kierownictwem pana Niedomańskiego, a także tutejszą ewangelicką szkołę elementarną, której opiekunem jest pastor Haberkant. W obu instytucjach rozdawano dzieciaczkom dary składające się nie tylko z łakoci, przyborów piśmiennych czy książek, ale nawet z obuwia i ciepłej odzieży. Z kolei na korzyść ochronki prawosławnej grono naszych amatorów sceny zamierza wystawić w przyszłą niedzielę coś z djaczenki. Bilety można nabywać u Sawickiego oraz cukierni parkowej. Kaliszanin dziś zwraca uwagę na niewłaściwość urządzenia brukowanego trotuaru pomiędzy Warszawską a Placem Świętego Józefa, a konkretnie to tam obok cerkwi. Trotuar ten, będący jedną z ważniejszych linii komunikacyjnych naszego miasta, skutkiem braku flizów w tym miejscu stanowi dziwną sprzeczność z gładkimi flizami, których jest nieodzownym łącznikiem. Hmm. hmm. Nigdy na to jakoś nie zwróciłam uwagi. Ale skoro Kaliszanin pisze, że to ważne, to znaczy, że ważne i trzeba poprawić ten mankament, bo co sobie o nas pomyślą za 100 albo 200 lat? Żeśmy o miasto nie dbali. Albo co gorsza, żeśmy gustu nie mieli. Inspiracje dzisiejszego poranka stanowiły grudniowe numery Kaliszanina z 1878 roku.